Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem poruszyć temat, który jest bolączką wszystkich osób korzystających z renderera Cyclass, to znaczy z szumami. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak można te szumy zredukować i jakie udało mi się do tej pory rozpoznać i sprawdzić sposoby na redukcję. A więc zbudujmy sobie na początku jakąś malutką scenę, którą zrobimy na kształt takiego sześcianu. Ten sześcian to może być w naszym przypadku coś takiego jak Cornel Box, o którym mówiłem w jednym z poprzednich tutoriali. No więc zróbmy sobie tak, żeby ściany wszystkie skierowane były do środka, odwróciłem teraz normalne. No i cóż, możemy wstawić do środka jakieś niewielkie źródło światła i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Żeby ten sześcian miał dodatkowo jeszcze jakieś ciekawe własności, to myślę, że nie będzie źle, jeżeli ustawimy sobie ściany na jakieś kolory. A więc dodam do niego teraz materiał i ten materiał to będzie zwykły box, przynajmniej tak się będzie nazywał. Następny materiał, który dodam, to będzie na przykład zielony. Kolor zielony oczywiście jest zielony, a więc ustawiam dla niego wartość green na 1, a pozostałe dwie składowe na 0. To jest zielony kolor. Teraz przypisuję go do ściany zielonej, ale ponieważ w Cyclass trzeba te kolory ustawiać również dla viewportu, to kolor viewportu również zmienię na lekko zielonkawy. Tak, aby wiedzieć, że ta ściana była zielona. To samo zrobimy ze ścianą kolejną. Będzie to ściana, która może nazywać się na przykład czerwony. Przypisujemy materiał, ustawiamy odpowiednie składowe RGB i w viewportzie również maskujemy go, czy też markujemy lub zaznaczamy na czerwono. Wyłączę też sampling jako lampa dla tych materiałów. Dobra, więc mamy taki podstawowy Cornel Box. On sobie stoi na samym środku. Od przodu jest otwarty. No i teraz dobrze byłoby zobaczyć, w jaki sposób na niego można spojrzeć kamerą. Kamerę również muszę ustawić w określony sposób, więc resetuję jej obrót i położenie. A następnie będzie trzeba je skorygować. Widzę, że już jest nieźle. G. I teraz tak. Z której my strony patrzymy na scenę? Światło nie będzie nam potrzebne dodatkowe. Aha, kamerę będzie trzeba przekręcić w osi X o 90 stopni. I już będzie gotowa do pracy. Przesunę jeszcze raz do początku układu i przesunę wzdłuż osi Y, tak aby patrzyła prosto na naszą kostkę. I to jest właśnie nasz Cornel Box. Oczywiście wymiary kamery i jej przybliżenie należy skorygować i zrobię to za pomocą zmiany ogniskowej. Niech to będzie ogniskowa, no może być 50. Teraz kamerę jeszcze troszeczkę przybliżę, tak aby nasz Cornel Box łapał się idealnie. I zmienię rozdzielczość naszego renderu, na przykład na 512, aby się szybciej liczył. 512 na 512. Mogę dać nawet 256. Zobaczymy, czy takie rendery będą widoczne. 100% wielkości. No i cóż, teraz wypadałoby jeszcze raz przybliżyć kamerę. OK. Mamy dopasowanie. I włączmy teraz renderowanie. Zobaczmy, co wyjdzie. Jak widać, wychodzi to dość szybko i myślę, że tak można by to było zostawić. Oczywiście rozdzielczość, którą ustawiłem przy rozmiarach, nie jest tutaj uwzględniana. Ta rozdzielczość, którą ustawiłem, będzie uwzględniana dopiero wtedy, jak wcisnę F12. Tutaj jest mój prawdziwy rozmiar, który renderuje. Działa to rzeczywiście dość szybko. Natomiast rozmiar, który mam w viewporcie, tutaj, to jest ten, który teraz obowiązuje i on w punktach liczony oczywiście będzie większy. Także jeżeli za bardzo powiększę, będę musiał liczyć się z tym, że duża powierzchnia będzie musiała się renderować, a jeżeli odsunę się dość daleko, to wtedy będą rendery szybsze. Dobra, więc mamy Cornel Box. I teraz tak, pytanie, skąd się wzięło światło na tej scenie? Jak widać, tutaj światła w ogóle nie ma, no a jednak coś widać, nie jest całkowicie ciemno. To światło, które jest teraz na scenie, bierze się z Ambient Occlusion, który jest włączony domyślnie w Cyclass, albo przynajmniej w mojej konfiguracji. A zatem można byłoby to światło wyłączyć, aby zobaczyć prawdziwą ciemność. Zróbmy coś takiego. A więc przełączam się do widoku renderowanego. Widok z kamery wygląda tak. Jest to typowa konfiguracja, której używam do Cyclass i mam tutaj od razu zaznaczoną zakładkę World. W tej zakładce widzę, że włączony jest Ambient Occlusion, więc go wyłączam. Nadal istnieje jeszcze jakieś źródło światła, ponieważ pomimo wyłączenia tego Ambient Occlusion widzę, że scena nie zrobiła się czarna. To światło pochodzi teraz od otoczenia, czyli od tego, co znajduje się w tle. Moje tło nie jest teraz idealnie czarne, a więc ma jakiś kolor, którego składowe świecą. To jest 1/10 na każdej składowej, ale mimo to powoduje to lekki, taki szarawy poblask. Mogę ten kolor zmienić na kolor czarny i teraz mam dokładnie wszystko ciemne. Teraz, aby sprawdzić, jak działa renderer, mogę tutaj wstawić jakieś źródło światła i niech to będzie źródło światła, które będzie źródłem punktowym.
To jest bardzo silne źródło światła, więc ustawimy sobie jego siłę na 1. Tak wygląda najprostsza możliwa scena związana z renderem Cycles, która liczy światło ze świata punktowego. Światło znajduje się dokładnie w środku kostki. Widać, że w narożnikach kostka jest troszeczkę ciemniejsza, a samo światło nie ma zbyt wielkiej intensywności, dlatego ten cały render wychodzi taki dosyć ciemny. Mogę ustawić siłę świata na 5, aby było trochę jaśniej. Teraz, ustawienia Cycles powodują, że widać tutaj niewielki szum. Jeżeli ten szum chciałbym zlikwidować, musiałbym poczekać, aż policzy się więcej próbek. Próbki ustawiam sobie na zakładce Render i robi się to w panelu o nazwie Sampling. Sampling to jest coś takiego jak próbkowanie właśnie. Nie sapling, bo to byłoby sadzonkowanie wtedy. Ustawiam sobie tutaj w preview na przykład 300 i wtedy Cycles będzie liczył 300 próbek światła. Jeżeli ustawię 0, to obliczenia będą trwały bez końca, do momentu aż zrobię sobie zrzut ekranu z tego, albo ewentualnie zmienię cokolwiek na scenie. Przy renderowaniu za pomocą klawisza F12 liczonych będzie 1000 próbek, tak jak mam do teraz ustawione, no i oczywiście można byłoby wcisnąć F12, aby zobaczyć, że rzeczywiście to działa. Im więcej będzie takich próbek, tym szum, który mam na obrazie, będzie drobniejszy i tym mniej będzie go widać. Jak teraz widzimy, mamy już 500 próbek policzone i tutaj praktycznie rzecz biorąc szum staje się niezauważalny przy tym jednym źródle światła. Niestety nie jest to zawsze tak fajnie i ten idealny przypadek następuje dość rzadko. Wystarczyłoby tutaj wstawić cokolwiek błyszczącego, natychmiast mielibyśmy jakiś strasznie gruby szum. Ale zanim do tego dojdzie, warto jeszcze zastanowić się przez chwilę nad zakładką, która nazywa się Light Paths, czyli zakładka związana ze ścieżkami światła. Aby zrozumieć, jak działa ustawienie w tej zakładce różnych parametrów, należy troszeczkę przyjrzeć się bliżej temu, jak działa sam Cycles. Może zrobię tak, że ustawię tutaj 300, aby nie męczyć niepotrzebnie komputera. I teraz przejdźmy sobie do wiki. Na wiki opisano coś takiego jak Light Paths. Mam tutaj narysowane, jak te ścieżki światła są liczone, ale dla nas tak naprawdę ważna jest absolutna podstawa, czyli to, że render robione za pomocą Cycles używa tak naprawdę 4 kategorii światła. Czyli światła wystrzeliwane są tak naprawdę z kamery, ewentualnie do kamery wpadają, a to, jaką miały wcześniej historię swoich przejść, decyduje o tym, jakiego rodzaju są to promienie światła. A więc jest to renderer, który można rozumieć w ten sposób, że do kamery wpada światło, albo można rozumieć go też tak, że z kamery światło wylatuje. W tej chwili Cycles liczy w ten sposób, że z kamery wypuszcza niewidzialne promienie, które trafiają w różne obiekty na scenie i dzięki temu po powrocie jakby tej informacji do renderera wiadomo, że na scenie były obiekty czerwone, zielone, świecące lub przezroczyste. Jest to szybszy proces niż zbieranie rozproszonego światła latającego chaotycznie po scenie, ponieważ gdybym na przykład z tego światła oświetlił całą scenę setkami promieni, które odbijają się w wielu kierunkach wielokrotnie, to tylko część z tych promieni trafiłaby z powrotem do kamery. I tylko ta część ważna byłaby w obliczeniach. Dlatego nie opłaca się liczyć świateł, czy też promieni światła wychodzących ze źródeł światła, bo jest to duża strata. Nie wiem, które promienie tak naprawdę do kamery trafią, więc aby mieć pewność, że trafią i będę liczył tylko te, które z kamery lub do kamery trafiają, będę strzelał z kamery. Jest to odwrotne jakby próbkowanie. No dobra, myślę, że to jest zrozumiałe i kiedyś o tym wspominałem. Zresztą można sobie samemu poczytać trochę różnych materiałów, ale taka jest zasada działania. Dlatego strzałki są tutaj narysowane, jakby wychodziły promienie światła z kamery. Ale tak naprawdę fizycznie rzecz biorąc nie ma to żadnego znaczenia. Rodzaje światła, które obliczane są w Cycles, podzielone są na 4 grupy. Mamy takie rodzaje jak kamera, reflection, transmission i shadow, czyli kamera, odbicie, przejście i cień. Te 4 rodzaje światła biorą udział w ogólnym renderowaniu i dostajemy dzięki temu z Cycles informacje o tym, jak wygląda nasza scena. Promienie światła, które przeszły przez jakiś obiekt albo od jakiegoś obiektu się odbiły, dzielone są następnie na następne 3 grupy i te promienie mogą nazywać się diffuse, glossy lub singular. Czyli tak naprawdę to są światła rozproszone, odbite od lustra i pojedyncze. Ok? Tak to wygląda. I teraz nie widzimy tak naprawdę rodzaju światła, które nazywa się reflection lub transmission. To pojawia się tylko w nodach, w nodzie light path. Natomiast widzimy w ustawieniach rendera diffuse, glossy i singular również nie widać. Jeżeli wrócę teraz do Blendera, to zobaczymy, że te ustawienia są w pewien sposób odwzorowane na panelu Light Pass. Mamy tutaj takie promienie światła jak diffuse, glossy i transmission. Mamy również bounces, czyli w ogóle liczbę odbić światła, która jest liczona na scenie. I mamy także promienie, które nazywają się transparency.
to są ilości przejść przezroczystych przez różnego rodzaju warstwy materiałów. Mamy także oczywiście tą ilość próbek. Teraz Cyclas działa w modelu progresywnym, czyli takim, który liczyłby bez przerwy, gdybym nie ograniczył tej liczby, i w tym modelu nie jest istotne tak naprawdę, od czego światło się odbija. Zawsze liczone jest 300 próbek światła dla wszystkich tych odbić. Gdybym wyłączył ten model progresywny i przełączył się na CPU, to miałbym dodatkowo kontrolę nie tylko ile jest próbek, wyrażane to jest tutaj przez AA Samples dla podglądu i dla renderu, teraz widać tylko 4, dlatego jakość jest mizerna, ale również w obrębie tych 4 próbek mogę określić, ile będzie różnego rodzaju próbek dla kolejnych czy też różnych rodzajów światła. A więc w modelu progresywnym liczone jest 300 próbek i jest to bez rozróżniania na rodzaj promienia światła, a w modelu nieprogresywnym jest rozróżnienie na promień światła i tych próbek wtedy jest potrzeba mniej. Próbek jest potrzebne mniej dlatego, że w tym modelu, który liczy de facto troszkę wolniej, brane są pod uwagę wszystkie światła, które są na scenie. Jeżeli dodałbym jeszcze ambient occlusion, jakieś powierzchnie błyszczące, jakieś inne lampy, to wtedy za pomocą ilości próbek tutaj mógłbym określić, jak dokładnie te światła będą liczone. I one wszystkie naraz w każdym przebiegu, takim jak tutaj render lub preview, będą brane pod uwagę. W modelu progresywnym brany pod uwagę jest tylko jeden rodzaj światła. A więc gdybym miał dwie różne lampy, to czasami promień mógłby się odbić i trafić w jedną z nich, powodując, że powstawałby szum. Ten szum powstaje nie tylko wtedy, kiedy mam różne źródła światła i korzystam z modelu progresywnego, ale również wtedy, kiedy moje źródła światła są ustawione w taki sposób, że trudno je znaleźć na scenie. Łatwo to bardzo pokazać, nawet w tym prostym przypadku. Mam teraz zaznaczoną lampę typu punktowego. Jeżeli tę lampę przesunę blisko do jednej ze ścian, to się okaże, że nagle na mojej scenie pojawi się bardzo wyraźny czerwony szum. Dzieje się tak dlatego, że renderer, licząc kolor tych białych ścian i tej zielonej ściany tutaj, musi z każdego punktu powierzchni wypróbkować w różnych kierunkach światło. Czasami znajduje ten jasny obszar czerwony i wtedy wydaje mu się, że dany punkt jest oświetlony jaśniej, a czasami tego punktu nie znajduje, dlatego dany punkt jest oświetlony ciemniejszym światłem. Stąd właśnie bierze się silny szum na scenie wtedy, kiedy mam światło, które jest dość trudno znaleźć. Samą lampę programowi znaleźć jest łatwo, dlatego widać wyraźnie, że tu jest kolor zielony, tu jest kolor czerwony, ten biały również jest jakoś tam zabarwiony. Natomiast te następne odbicia, które tutaj się liczą, one właśnie powodują szum. Dlatego jeżeli zmniejszę ilość tych odbić do 1, w tym momencie ograniczam ilość szumu do niezbędnej, powiedzmy sobie, wielkości. Ok, weźmy sobie teraz tutaj wszystko ustawmy na 1, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Jak widać, szum istnieje nadal i niestety jest to w tym momencie nie do uniknięcia, ale bierze się ten szum stąd, że liczone są odbicia od tych punktów, które liczą się na całej scenie. Więc dowolny punkt, na przykład na środku tej powierzchni tutaj, odbija się od niego promień światła i trafia losowo w różne miejsca. I takich próbek liczonych jest 300. W związku z tym, jeżeli on trafi zbyt często w ten czerwony placek tutaj rozświetlony, to pojawia się tam szum i tyle. Więc można wyłączyć w ogóle odbicia światła i w tym momencie szum znika. Jest to najprostszy model światła, zwany światłem bezpośrednim, który można również włączyć sobie z tych ustawień tutaj korzystając za pomocą Direct Light. W tym momencie brane jest pod uwagę 8 tych błysków. Scena się teraz nie odświeża, liczy się po staremu, ale jeżeli coś zmienię, to odświeżenie nastąpi. No i w tym modelu nie mam tak naprawdę żadnych odbitych światła. Być może też dlatego, że dyfuzja jest ustawiona na 0. A więc odbić dyfuzyjnych, czyli tego świata pochodzącego od odbić powierzchniowych, w ogóle na scenie nie ma. Jeżeli ustawię 1, natychmiast pojawia się szum. Jeżeli światło jest po środku, to w tym momencie sytuacja jest zupełnie inna. Szumu w sposób naturalny nie ma, dlatego że ściany teraz są źródłami światła niebezpośredniego, które są bardzo rozmyte. Nie ma tutaj żadnych ostrych punktów. I to właśnie jest przyczyna tego, że szumu po prostu nie ma. Jeżeli na tej jakiejś ścianie gdziekolwiek stworzyłbym jakieś miejsce, które jest bardzo intensywne, natychmiast pojawia się szum, trzeba mieć to na uwadze. Będzie tak także dlatego, to także wtedy raczej, jeżeli przybliżę światło na przykład do punktu bliskiego ściany, wtedy mam wszędzie biały szum, no i tak dalej. Więc teraz tak, metod na walkę z szumem jest sporo różnych. Pierwsza z takich metod to jest oczywiście odpowiednio sterować za pomocą liczby odbić, ewentualnie próbkowania, ewentualnie możemy wejść w nieprogresywny sampler i ustawić na przykład na diffuse więcej próbek, aby się ten szum troszeczkę bardziej wygładził. Okay, możemy próbować w ten sposób załatwić sprawę. Nie zawsze to da dobre wyniki, więc na razie zostanę przy tym rendererze progresywnym przy 300 próbkach.
Ograniczanie ilości odbić światła jest rozwiązaniem, które generuje nam render zbliżony do tego, co potrafi zrobić render Blendera w modelu internal, czyli ten, który nie jest Cycles. Oczywiście Cycles będzie wtedy liczył dość szybko. Teraz, jeżeli zwiększę ilość odbić światła, to jeszcze nic nie zmieni na scenie. Jak widać, światło dalej liczy się tak samo, dlatego że nie określiłem ilości odbić dla promieni typu Diffuse, Glossy i Transmission. Jeżeli ilość odbić światła będzie ustawiona na 0, a zwiększę ilość odbić dla Diffuse i Glossy na przykład, również nie będzie żadnej zmiany. Aby były widoczne jakieś inne zachowania światła renderowane przez Cycles, należy zwiększyć oba te parametry. Wtedy, jak widać, od razu pojawia się szum. Czasami w różnych próbach wychodziło również mi coś takiego, że jeżeli zwiększę ilość maksymalną odbić światła, na przykład do 10, a minimalna liczba odbić wykonywana przez renderer będzie niska i mniejsza o wiele od tego maksymalnego progu, również wtedy będę uzyskiwał dość duży poziom szumu, ale możemy to sprawdzić ustawiając tutaj wartość 10 i jak widać w tym przypadku nie widać większej różnicy. Warto mieć świadomość, że im więcej będę dawał odbić światła na różnego rodzaju typach, czyli na diffuse i na glossy, również wtedy będę miał coraz większy poziom szumu. Jeżeli dla diffuse dam 10, to pojawia się tutaj prawdziwa, kolorowa kaszana. Mam tutaj punkty czerwone, zielone, białe pomieszane ze sobą. I oczywiście, gdybym dał dużo próbek, to doprowadziłoby do ładnego wyrenderowania sceny z ładnymi przebarwieniami. Ale niestety na redukcję tego szumu muszę czekać. Więc aby usunąć ten szum, jest sposób taki dość prosty. Należy rozmyć punkty, które ten szum generują. I tak naprawdę można to zrobić za pomocą takiego filtru jak filtr glossy, z tym, że teraz nie będzie to działało. Jak widać, ten szum nadal istnieje, ponieważ nie mam tutaj promieni, które odpowiedzialne były za światło glossy, a więc ustawię go na 0. Jest także inny sposób jeszcze, który jest sposobem tak zwanym ostatecznym, jeżeli wszystko inne zawiedzie. Jest to parametr, który nazywa się clamp. Jeżeli ustawię clamp na wartość 300 na przykład, wtedy natychmiast całe światło na scenie i to wszystkie jego rodzaje, wszystkie rodzaje próbek zostają obcięte do tej maksymalnej wartości, którą ustawiłem tutaj. Jeżeli ustawię clamp na wartość 1, wtedy mam pewne zachowanie światła zbliżone do maksymalnych jego wartości i szum efektywnie jest mniejszy. Clamp 0 to oczywiście pełna historia związana z szumem i nie mam żadnej korekty. Jeżeli ustawię clamp na przykład na 5, to ryzykuję tym, że na mojej scenie będą piksele 5 razy jaśniejsze i tylko 5 razy jaśniejsze niż pozostałe otaczające je piksele. A więc ten szum można w pewien sposób kontrolować używając takiego parametru, ale nie jest to najwygodniejsze, ponieważ tracę niestety dużo informacji o samej scenie. Jeżeli dam na przykład clamp na przykład na 0,5, to niestety cała scena wychodzi dosyć szaro i przy renderowaniu na przykład HDR ten sposób pracy jest niedopuszczalny. A więc trzeba wykombinować coś, co ten clamp pozostawi na 0 i jednocześnie usunie mi ten szum. Pierwszym takim rodzajem zachowania jest użycie światła, które nie generuje silnych rozbłysków na powierzchniach i to już powiedziałem. Jednak można byłoby się zastanowić, co by było, gdybym nie miał w ogóle światła, a miałbym gdzieś na jakiejś powierzchni, na przykład tutaj, zrobioną lampę. Niech to będzie moja lampa. Zaraz dodam do niej materiał, który będzie świecił i to jest oczywiście dość małe źródło światła, a więc ono powinno również generować dość wyraźny szum. Dodajmy materiał, który będzie kolejnym materiałem, nazwę go tutaj lampa i ustawię mu parametr emission. Może jeszcze w settingsach wyłączę sampler jako lampę, czyli próbkę jako lampę i zaraz zobaczymy, co się zmieni. Emission jest tutaj. Wychodzę z trybu obiektowego. Od razu widać, że lampa elegancko świeci, ale niestety generuje potężną dawkę szumu. Jeżeli zwiększę siłę świecenia tej lampy na przykład do 50, no to w tym momencie powinienem mieć troszeczkę jaśniejszą scenę, ale niestety widać, że to generuje tylko silniejszy szum. Zobaczmy, jak wyglądają nasze ustawienia. Mam tutaj no caustics, to akurat jest nieistotne w tym momencie, clamp na 0, jest tylko 10 próbek na światło. Tak mogłoby nawet zostać. No i widać, że szum tutaj jest praktycznie rzecz biorąc fatalny. Należałoby tych próbek policzyć znacznie, znacznie więcej. Przełączę się może na kartę graficzną, aby trwało to trochę szybciej. No więc teraz tak. Ta sytuacja, kiedy używam materiału świecącego, a nie lampy, zawsze jest związana z tym, że ten materiał znajduje się na jakiejś powierzchni. Ta powierzchnia, jak w moim przypadku tutaj, ma niewielką średnicę, niewielki rozmiar. I to powoduje, że trudno jest znaleźć
próbkującym promieniom światła ten jasny punkt, dlatego dostaje tak istotny, intensywny szum. Aby uniknąć takiego szumu, można zastosować pewien sprytny trik, który związany jest z przełączeniem tego materiału w tryb lampy. W tym momencie ten emission, który zapodałem na małym kwadracie na dachu mojego boksa, może udawać lampę. A lampę jest zawsze blenderowi łatwo znaleźć, ponieważ to jest dla niego określony obiekt. Jeżeli włączę sobie tutaj sampluj jako lampa, w tym momencie z szumem dzieje się prawdziwy cud. Szum znika. Jest to super sprawa. Proszę też przy okazji zwrócić uwagę na to, że w przypadku, gdybym miał zwykłą lampę i tę lampę ustawiłbym w pobliżu ściany, w tym momencie miałbym bardzo mocny szum, dlatego że na tej ścianie powstałby taki rozbłysk i ten rozbłysk działałby właśnie jako taki materiał, który nie ma włączonego tego samplu jako lampa. Ok, więc teraz wiemy, że możemy zrobić sobie oświetlenie dachowe, które jest materiałem, które jest samplowane jako lampa i to światło jest tutaj elegancko, ładnie rozmyte, nie mam żadnego szumu. Są niestety trudniejsze przypadki, z którymi za chwilkę przyjdzie nam się zmierzyć. Spróbujmy sobie wstawić na tą scenę jakiś obiekt, który będzie na przykład zwykłą kulką, albo może wezmę zwykły cube. Cube powinien szybciej się liczyć. Ten cube sobie tutaj postawię w środku, troszeczkę go pomniejszę. Ok, i niech sobie stoi elegancko tu na środku, jeszcze go, żeby było ładnie, trochę przekręcę. O, jakoś tak. Ten cube jest liczony elegancko. Widać, że światło po jego lewej stronie jest zielone, ponieważ odbija się od zielonej ściany. Nie mam tutaj żadnego szumu ani żadnych problemów z ujrzeniem, co tak naprawdę z tym cube'em się dzieje. Do cube'a dodam teraz materiał, który jest materiałem typu diffuse. Wszystko jest w porządku. Jeżeli teraz zmienię ten materiał na materiał typu glossy, no zobaczmy jak to wygląda. Zaczyna mi się pojawiać coś na kształt szumu. Proszę zobaczyć, tutaj, nie wiem czy to będzie widać na filmie, pojawia się wszędzie dookoła mnóstwo takich bielusieńkich, malutkich kropeczek. Odsunę się trochę, może będzie to lepiej widać. To jest bardzo drobny efekt, ale widać, mam nadzieję, go tutaj całkiem nieźle. Otóż tego typu kropeczki nazywa się świetlikami. Po angielsku to jest fireflies i to są efekty związane z tym, że światło odbija się od tego błyszczącego materiału, od tej lampy, leci do materiału, odbija się i trafia gdzieś tam w materiał, który jest na ścianach. I oczywiście próbek tego światła jest niewiele, dlatego powstają takie wyraźnie szumiące piksele. Pozostałe piksele nie widzą przy odbiciu tego światła, dlatego pozostają w normalnym swoim kolorze i stąd pojawia się szum. A więc teraz tak, zawsze kiedy na scenie pojawia się jakiś obiekt typu glossy, mamy do czynienia ze zjawiskiem szumu i ten szum przy wielkiej ilości próbek stworzy nam eleganckie rozświetlenia, rozbłyski kaustyczne. Tak samo byłoby w przypadku szkła, tylko tam dochodzi jeszcze problem z tym, że obiekt jest przejrzysty dla światła i promienie przechodzą przez niego, dodatkowo zmieniając jeszcze swoją naturę. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda w ustawieniach. Teraz na glossy mam tylko jedno odbicie ustawione, w związku z tym odbicie będzie tylko raz. Gdybym tych odbić zwiększył tutaj liczbę, no to wtedy glossy odbijałoby się też różnie w innych miejscach, miałbym tych punktów świetlikowych więcej. Natomiast teraz pozbycie się tego szumu musi być zrobione innym sposobem niż zabawa ze światłem. Tutaj szum pochodzi z tego, że po prostu odbija się od lampy, a więc mogę spróbować na początek rozmyć te punkty i użyć suwaka filter glossy. Jeżeli ustawię tutaj wartość 1, w tym momencie szum znika. I to jest coś, co jest całkiem do przyjęcia, pod warunkiem, że nie zależy mi na kaustyce. Tutaj kaustyka się tak rozmyła, że ten szum niestety szlak trafił, mówiąc kolokwialnie. Więc mogę ten parametr próbować zmniejszać do momentu, aż pojawią tutaj jakieś kropy, no ale niestety one zawsze będą takimi punktami i te punkty będą mi przeszkadzały w uzyskaniu sceny niezaszumionej. A więc robi się czasami coś innego. Z tym, że aby to pokazać, będę musiał zmienić scenę i uniknąć takiego czegoś, a zrobimy sobie za to podłogę, która będzie eleganckim lustrem. Więc tak, usuwam tę kostkę, a podłogę, którą mam tutaj w materiałach, zamienię na materiał, który jest typu glossy. A więc klikam teraz w podłogę. Mam tutaj na podłodze sporo różnych plane'ów. Nacisnę F, aby je wszystkie połączyć w jeden. I teraz dla tego plane'a dodam nowy materiał. Dodaję materiał, on się będzie nazywał lustro. Assign. I materiał wybieram dla niego glossy. OK. Więc to jest nasz lustrzany materiał, wygląda w ten sposób i jak widać generuje on od razu, natychmiast masę szumu. Ten szum nie jest tutaj zbyt mile widziany. Ale aby pokazać, o co dokładniej chodzi, na razie się tym szumem nie będziemy zajmować. Chciałbym dodać jeszcze jeden obiekt, który będzie zwykłą kostką.
tym, że tę kostkę sobie troszeczkę wyciągnę do góry, przetnę na pół. I wyekstruduję jedną ze ścian. O, udało się teraz zaznaczyć. Wyciągnę taki nosek i na tej kostce dolną ścianę zamienię na jeszcze inny materiał. A więc cała ta kostka, cały ten obiekt, tak on wygląda na scenie, będzie miał materiał, który będzie po prostu nazywał się materiał 002. Natomiast kolejny materiał, który dodam, to będzie materiał, który nazwę sobie na przykład pink. Niech to będzie kolor różowy. Powinien się dość dobrze wyróżniać z tej sceny. Ustawmy sobie tutaj jakiś taki wściekły różowy kolor. W porządku. I ten materiał niech będzie zwykłym materiałem typu diffuse. Może tak zostać. Dobrze, na wszelki wypadek assign. Wychodzimy ze sceny. Teraz ten klocek troszeczkę obrócę. Tak, aby widać było jakąś elegancką... jakieś eleganckie światło, zabarwienie tego klocka. Teraz to, o co mi chodzi, to to, aby było widać ten kolor, który tutaj mamy. I teraz jest takie dosyć ciemnawe światło w tym naszym modelu. Można byłoby je troszeczkę zwiększyć. Dajmy na przykład setkę. Usunę teraz materiały z zielonej i z czerwonej ściany, po to, aby one stały się standardowo białe. I teraz dopiero przy takim oświetleniu widać, że istnieje tutaj coś takiego jak ładne, rozmyte światło pochodzące od tego różowego zabarwienia, który dodałem. Jeżeli obrócę tą swoją scenę, to w tym momencie widzę, że tutaj jest biała, znaczy nie biała, przepraszam, różowa powierzchnia i na tej powierzchni również pojawia się szum pochodzący od materiału glosy, który jest na scenie. Zresztą z tej samej przyczyny również było widać szum tam na górze, na suficie, w tym naszym pokoiku. I teraz tak, aby usunąć ten szum, który tutaj jest słabo widoczny, no ale zawsze jest, robi się taką rzecz, że ten materiał, który jest tutaj w podłodze, zmienia się w nodach. Trzeba go zdefiniować troszeczkę inaczej. A więc zróbmy takie coś. Ten materiał to lustro. I jest to zwykły materiał typu glossy. Aby zwiększyć ten efekt szumu kaustycznego, dodam tutaj jeszcze lampę. Tę lampę przesunę w lewo i ustawię gdzieś w pobliżu ściany, tak aby zapewnić sobie potężny szum. Dajmy może jasność tej lampy na 1. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. No, nie jest tak źle, wbrew pozorom. Zobaczmy jeszcze, jak nasze ustawienia. Mamy tutaj dość skromnie to wszystko ustawione, więc weźmy sobie Full Global Illumination, filter glossy dajmy na 0. No i teraz szum jest bardzo wyraźnie widoczny. Ok, chciałem się tego szumu pozbyć. Otóż pozbycie się tego szumu może być zrobione na dwa sposoby. Po pierwsze, lampę ustawiam sobie gdzieś po środku, tak aby nie generowała mi zbyt jasnych obszarów na ścianie. Po drugie, trzeba zmienić troszeczkę ten materiał, który odpowiada za podłogę. I ten materiał, tak naprawdę, odbijając światło od siebie i trafiając w tą różową powierzchnię, wydaje się blenderowi o wiele jaśniejszy niż w rzeczywistości powinien być. To odbicie tutaj wystarczyłoby, gdyby było zrobione tak, jakby podłoga była materiałem typu diffuse. A więc możemy zmienić to w nodach i dodać sobie troszeczkę bardziej skomplikowany shader, który opisuje zachowanie tej podłogi. Dodam sobie teraz w nodach do tego materiału jeszcze składową diffuse. To jest zwykły biały diffuse, podobny w swoim kolorze do glossy, który jest obecnie. I te dwa materiały zmiksuję za pomocą mix shadera. Jeżeli je zmiksuję ze sobą, to oczywiście podłoga staje się tylko częściowo lustrzana, co widać tutaj, że jeszcze odbicia jakieś są. Natomiast kaustyka nadal powoduje, że mam wszędzie te białe świetliki na scenie. Być może bierze się to też z tego światła, które tam dodałem wcześniej, no ale nic. W każdym razie, nawet jeżeli miałbym tylko materiał diffuse, to widać, że mimo wszystko nadal istnieje tutaj ten ładny różowy kolor poświata pochodzący od tego różowego plane'a. Ten kolor, jak widać, nie ma szumu. Usunąłem teraz materiał glossy ze sceny, teraz działa tylko materiał diffuse, proszę zobaczyć, i nie ma szumu. W związku z tym należałoby sprawdzić, czy promień światła, który przypadkiem nie trafia w dany punkt, nie nazywa się glossy. Jeżeli nazywa się glossy, w tym momencie powinien zostać zamieniony na odbicie typu diffuse, które również generuje mi taką ładną poświatę i wtedy szum po prostu zniknie. A więc zróbmy coś takiego. Mam tutaj miks tych dwóch materiałów. Teraz należy tylko między nimi w mądry sposób rozróżnić. Rozróżnienie odbywa się za pomocą tego parametru factor. Albo mam glossy w 100%, albo mam diffuse w 100%.
I teraz, aby określić, jakiego rodzaju światło pada na każdy z pikseli tutaj na obrazie, należy użyć noda, który nazywa się Light Path. To jest informacja o rodzajach światła, które zasuwają po scenie. No i teraz wystarczy tylko wziąć sobie sprawdzenie, czy to jest Diffuse Ray. Ciach, dodaję go tutaj i proszę zobaczyć, nadal pozostaje mi odbicie światła. To jest kaustyka, bardzo ładna. Mimo tego, że kaustykę mogę sobie teraz wyłączyć, nadal to zostaje, nie ma to znaczenia. Przy okazji będzie się szybciej liczyło. Jednocześnie nie widzę tutaj na scenie szumu. Szum został wyeliminowany właśnie w taki sposób. No więc jest to jedna z fajnych rzeczy, które można zastosować. Jeszcze innym sposobem na poradzenie sobie z szumem jest rozwiązanie, które związane jest troszeczkę ze światłem. Jeżeli moja lampa znajduje się bardzo blisko ściany, tak jak mówiłem, pojawia się bardzo silny szum na scenie. W tym momencie akurat za dużo go nie widać, ale on i tak jest. I teraz można zmienić troszeczkę sposób, w jaki światło na tej ścianie zanika. To jest związane również z nodami i z materiałem, który opisuje zachowanie światła. Jest taki nod, może na razie usunę ten materiał z podłoża, dobra, żeby go nie było. Zrobimy sobie może zwykły diffuse, żeby było standardowo. No i teraz spróbujmy zmusić światło do tego, aby powodowało silne rozbłyski. Jeszcze jedną rzecz wyłączę. Wyłączymy sobie lampę, którą tutaj mieliśmy poprzednio. Teraz mam tylko jedno źródło światła. I to światło, jak widać, generuje szum zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej. Więc teraz tak, aby to światło nie generowało takiego silnego szumu, tak drastycznie tutaj przez nas widzianego, należałoby spróbować osłabić troszeczkę rozbłysk światła, który jest tutaj na ścianie. I do tego celu służy nod, który znajduje się w grupie Color. Ten nod określa siłę zaniku światła. Światło standardowo zanika z kwadratem odległości, więc jeżeli połączę sobie ten pierwszy wyjściowy rodzaj danych do siły mojego światła, przy czym zauważmy, że stręcza jest tutaj na 10, tutaj również ustawię 10, no to wtedy światło nie zmieni swoich własności. Wygląda dokładnie tak samo. Natomiast mogę spowodować, aby zanik światła był troszeczkę bardziej łagodny niż w tym oryginalnym przypadku. Mogę wziąć sobie zanik na przykład liniowy. Jeżeli wezmę zanik liniowy, widać już, że szum stał się mniejszy, ponieważ jest mniejsza tak naprawdę ta plamka i ona się szybciej troszeczkę rozmywa. Nie ma takiej silnej intensywności w tym najważniejszym tutaj punkcie, tym najjaśniejszym. Mogę także wziąć zanik światła, który jest zanikiem stałym. To również powoduje, że znika ten ostry szum, a całość staje się taka bardzo jedwabista i po prostu tutaj w ogóle nie widać prawie rozświetlenia tej ściany. Oczywiście to światło jest troszeczkę bardziej sztuczne, więc należałoby kontrolować, w jaki sposób z tego światła korzystamy. Ale nawet jeżeli korzystamy z takiego światła jak zanik kwadratowy i generuje nam ono ostry szum, to mogę spróbować zmiękczyć troszeczkę ten zanik światła za pomocą parametru smooth. Jeżeli smooth pociągnę troszeczkę i zmienię na 1,5, już widać, że mam tutaj bardzo to światło wygładzone. A więc niewielkie wartości wygładzenia powodują, że również przy takich blisko ustawionych lampach względem jakiejś ściany szum wtedy również znika. To jest jeden ze sposobów na redukcję szumu. Z tego, co sobie zapisałem, to warto też wspomnieć o tym, że istnieją takie możliwości jak na przykład kontrola kolorów. Otóż w wiki jest podany taki materiał, który związany jest z tym, jak unikać szumu. Mamy taki rozdział jak Reducing Noise i tam są podane te znane nam już promienie światła i są opisane rozmaite sposoby redukcji szumu. Jest wyjaśnione, skąd się bierze szum. Tutaj akurat jest zwrócona uwaga na to, że szum bierze się właśnie z takich jasnych powierzchni, z takich, również z takiej będzie brał się lekki szum. Oprócz tego możemy sterować również ilością odbić, o czym już wspomniałem. Możemy stosować filtrowanie, odbić za pomocą filter glossy i mamy także omówiony przed chwilką light falloff. Sample a slump już pokazałem i mamy także jeszcze takie dziwne zastosowanie, które związane jest z użyciem szkła, przez które przechodzi światło i kontroli tego światła. Tutaj mamy taki rodzaj nodów, który łączy ze sobą informację pochodzącą od promieni związanych z cieniem i z odbiciem razem. I zawsze dla jednego lub dla drugiego zwracana jest wartość 1 jako faktor, no i później glas jest mieszany z nodem transparentnym, aby utworzyć przezroczyste szkło. Jest to dokładnie ten sam rodzaj rozwiązania, jak w tutorialu, kiedy mówiłem o tym, jak zrobić czyste szkło, które nie ma zbyt ciemnego cienia. Z tym, że w tym momencie dodatkowo ten efekt Shadow Ray jest jakby wzmocniony przez Reflection Ray, a więc to, co szkło odbija, również będzie pojaśniane
i zamieniane na transparent, jeżeli to jest troszeczkę innego rodzaju promień. Mamy także coś takiego, jak możliwość zrobienia świateł pochodzących z jednego miejsca. I to jest coś, co pokazałem w przypadku tego naszego malutkiego kwadratu znajdującego się na ścianie. I mamy na samym końcu jeszcze informację o clamp, czyli o tym parametrze, o którym mówiłem na samym początku. Także tu mamy opisane te wszystkie metody, o których wspomniałem. Powiedziałem także o innych, których tutaj nie ma. Ale jest jedna ciekawa rzecz, która gdzieś w tym dokumencie się znajduje. I ona dotyczyła samych kolorów, dlatego tutaj właśnie wróciłem. O, tutaj jest coś takiego. Przy odbiciach jest napisane o tym, że jeżeli używamy kolorów shadera, które mają składniki o wartości 1, to również może powodować dość silny szum w niektórych miejscach. Zalecane jest tutaj, aby używać kolorów, które mają wartości maksymalnie 0,8 albo mniejsze. Lub jeżeli będziemy używali takich wartości, to wtedy należy zrobić troszeczkę jaśniejsze światła i to również będzie delikatnie powodowało zmniejszenie szumu. Także trzeba mieć na uwadze tego typu sposoby. No a zostaje oczywiście jeszcze parę innych rzeczy, które można byłoby wypróbować. Otóż proponuję sprawdzić, co się będzie działo, jeżeli w takim pudełku umieścimy sobie obiekt, który będzie zrobiony ze zwykłego cuba, będzie wstawiony bezpośrednio w ten nasz obszar, będzie wąski i tak naprawdę ja ten obiekt ustawię na obiekt, który będzie zwykłym szkłem. Proszę zobaczyć, teraz po jednej stronie tego naszego Cornel Boxa mam światło, w połowie stoi szkło, Ambient Occlusion dodatkowo jeszcze wyłączę i jak widać teraz to szkło no, nie za bardzo działa. To jest związane pewnie z tym, co mam tutaj ustawione, chociaż niekoniecznie, o właśnie, tak. Mam wyłączoną kaustykę. Jedynym źródłem światła, które może być w tej lewej stronie mojego pudełka, to jest właśnie kaustyka. Jednak jeżeli włączę kaustykę, będzie ona generowała masę szumu i to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ten przypadek, jako trudny, zostawiam na sam koniec, ponieważ nie znam optymalnego rozwiązania na redukcję szumu w tym przypadku. Ale gdybyśmy chcieli, możemy spróbować zrobić rozwiązanie podobne do tego, kiedy stosowaliśmy odpowiedni materiał dla podłogi. A więc dodaję sobie nowy shader, który będzie shaderem typu diffuse. Oczywiście dodaję również mikser tych shaderów. I teraz warto byłoby zmiksować te dwa shadery. Oczywiście pracuję teraz z materiałem tego szkła, które wstawiłem w środku. Zróbmy teraz noda light path. I teraz pierwsza rzecz, którą można ustawić, aby uniknąć takiego dużego zaszumienia, to jest oczywiście ease diffuse ray. W tym momencie znika mi tutaj całkowicie światło. Można kombinować, czy nie warto byłoby wziąć na przykład ease shadow ray. Wtedy tworzymy coś takiego, co związane było z przezroczystością, z tym, że zamiast przezroczystości mamy tutaj shader diffuse. Jeżeli dodam tutaj sobie przezroczystość za pomocą transparent i podłączę ją w miejsce tego shadera, który był poprzednio, to mam tutaj po prostu jaśniejszą scenę. Szum natomiast pozostaje. A więc ten szum można próbować zastąpić shaderem diffuse. A więc wtedy rozszerzam swój zestaw nodów o kolejny mix. I teraz ten materiał, który wychodzi, traktuję jako tylko jedną składową. I miksuję ten materiał z shaderem diffuse, takim normalnym. I robię to za pomocą na przykład ease diffuse ray. W tym momencie znika mi szum, który znajdował się poprzednio tutaj. Warto pamiętać o tym, aby ten kolor, który mam w shaderze transparent, był jak najjaśniejszy, wbrew temu, co mówiłem wcześniej, że RGB nie powinno przekraczać 0,8, ale on decyduje po prostu o tym, jak bardzo przejrzysta jest moja szyba, którą wstawiłem w to miejsce. Mogę ten kolor ustawić również na jakąś wartość RGB i on odpowiada za to, co dzieje się z kaustyką, którą teraz mogę spokojnie wyłączyć, a nadal kaustyka zachowuje się, czy też istnieje taki efekt jak kaustyka. Więc to jest przypadek, który jest taki bardziej zaawansowany, no i który udaje się za pomocą tego typu rozwiązania opartego o nody elegancko załatwić. A więc mam tutaj dwie informacje brane z LightPath. Raz sprawdzamy, czy mamy promień typu shadow i decydujemy o tym, jak bardzo przezroczyste jest nasze szkło, a za kolejnym razem sprawdzamy, czy mamy promień typu diffuse i zamieniamy ten diffuse na glass lub odwrotnie, zależnie od tego, jaką ma tutaj wartość wchodząc. Dzięki temu uzyskujemy bardzo ładnie odszumiony obraz. I teraz, żeby pokazać, jak to naprawdę działa, to podłączę jeszcze raz szkło, zwykłe szkło. Oczywiście włączę kaustykę wcześniej, która nie generuje żadnych widocznych szumów. Podłączę zwykłe szkło, aby pokazać, jak bardzo ten shader szumi. Dostajemy coś takiego. No więc proponuję
te rozwiązania jako metody redukcji szumu. Jeżeli znajdziecie jeszcze jakieś inne albo jakieś specyficzne przypadki, w których ma znaczenie jakiś szczególny układ nodów, to bardzo proszę o informacje, dodamy to do kursu i dzięki temu wszyscy na tym skorzystają. Ok, mam teraz scenę, która została przygotowana pod kątem redukcji szumu. No i na tej scenie jest pewien dosyć trudny układ. Przede wszystkim mam podłogę zbudowaną jako materiał glosy. Ten materiał jest teraz zdefiniowany w taki sposób, aby redukować szum kaustyczny odbity od obiektów. Mam także lampę, która znajduje się bardzo blisko ściany i w przypadku tej lampy mam zastosowany node light off, no powiedzmy sobie z filtrem na 0,2, tak aby tego szumu było jak najmniej. Mam także w swoich ustawieniach renderowania ilość odbić ustawioną na 3, diffuse ustawione na 2 odbicia i glossy na 3. Gdybym miał tych odbić mniej, to oczywiście nic ciekawego bym nie widział i oczywiście żadnego szumu również by nie było. Jednak chodzi mi o to, aby ta podłoga rzeczywiście odbijała światło i aby po lewej stronie małpki pojawił się rozświetlony światłem odbitym od ściany jej cień. Ten cień oczywiście będzie miał barwę zieloną. Nie będzie to całkiem zielona barwa, ale taka właśnie ma być. Więc tego typu ustawienie już teraz jest dość mocno pozbawione szumu, ale żeby wyrenderować taki układ, potrzebowałbym tego szumu mieć jeszcze mniej, zrobić ten render jeszcze czystszym. Oczywiście można to zrobić i jest na to sposób, który opiera się o nody i te nody muszą być nodami tymi właściwymi, kompozytowymi. Jest to sposób opisany przez Bartka Skorupę, jest także o nim sporo na wiki blenderowym, a sposób ten zasada się o użycie narzędzia, które nazywa się Render Layers. Render Layers jest narzędziem, które znajduje się na pasku narzędzi, tam gdzie są nasze wszystkie panele. W zakładce Render na samym dole albo na górze jest taki panel jak Layers. Zanim jednak do tego panelu przejdziemy, ustawię sobie ilość próbek renderowania na 300. Po wciśnięciu F12 będziemy mieli 300 próbek. Renderowanie będzie odbywało się zgodnie z tilingiem, który mamy tutaj. Niech nie będzie progresywne i ustawimy sobie na przykład 32 na 32. O, będziemy renderowali na karcie graficznej, ale nie progresywnie. Jak F12 wcisnę, to ten proces będzie wyglądał właśnie w taki sposób. Ok, jest to dosyć długotrwający proces, ponieważ każda z tych kratek renderuje 300 próbek aż. No ale jak widać, jest to dość szybkie. Ponieważ mam tylko jedną kartę graficzną teraz, to ta jedna karta, tak naprawdę dwie, ale ta jedna karta zasuwa nad każdym takim kratkiem. Gdyby to było CPU, to CPU na 8 wątkach mogłoby takich kratek liczyć 8. No dobrze, więc tak będzie wyglądał nasz render, ale zanim do tego przejdziemy, skorzystajmy z Render Layers. Render Layers jest to coś takiego, co pozwala nam zaingerować w proces renderowania. Jest to narzędzie, które teraz jest domyślnie skonfigurowane w ten sposób, żeby wygenerować na obrazku wyrenderowanym wszystko, co jest na scenie, w sensie świateł, połysków, przezroczystości, cieni i tak dalej. Wszystko to leci w takim specjalnym przebiegu nazywanym Combined, czyli wszystko razem. Oprócz tego dołączana do niego jeszcze jest głębia obrazu, także możemy wiedzieć, co jest dalej, co jest bliżej kamery. I oprócz tego leci również coś takiego jak kanał alfa, którego tutaj na razie nie możemy zaznaczyć. Aby skorzystać z triku, który pokazał Bartek i który jest opisany w wiki, mamy tutaj tak zwane render passy dla różnego rodzaju promieni światła. Mamy dla diffuse możliwość włączenia przebiegów direct, indirect oraz color oraz dla glossy i transmission. Transmission w tym momencie nie potrzebujemy, ponieważ nie ma żadnych obiektów przezroczystych, ale glossy mamy, dlatego będziemy musieli skorzystać z tych trzech przebiegów, tak samo diffuse. Możemy również wykorzystać sobie emission. Na razie nie mamy tutaj żadnych świateł emisyjnych, więc nie jest to potrzebne, albo na przykład światło środowiskowe. Gdybym miał włączony Ambient Occlusion albo jakąś mapę HDR nałożoną na niebo, która generuje światło, to również bym potrzebował tego wyjścia. No i teraz tak, aby wyrenderować scenę wciskam F12, ale teraz po włączeniu tych wszystkich render passów w wyrenderowanej scenie pojawią się dodatkowe informacje, które normalnie dla mnie nie będą widoczne. Ale jeżeli się dobrze przyjrzymy, to tutaj w widoku, teraz w czasie podglądu już można sprawdzić, na slocie pierwszym mamy warstwy renderowane i mamy także wszystkie te pasy, które żeśmy zaznaczyli. One mają takie dziwne nazwy. Normalnie byśmy widzieli tylko Combined, ewentualnie Depth i to byłoby wszystko. Można byłoby również zobaczyć kanał alfa, tak jak teraz. Ale teraz mamy tych przebiegów więcej i możemy te przebiegi sobie osobno wyświetlić. A więc na przykład Diffuse Direct, światło, wygląda w ten sposób. To jest przypadek wtedy, kiedy mamy ustawione tutaj w samplingu jedno, raczej w Light Path, jedno odbicie.
Z kolei Diffuse Indirect wygląda w ten sposób, to jest światło niebezpośrednie. Jeżeli chcemy zobaczyć na przykład jak wygląda Gloss Direct, nie ma takiego przebiegu, nie ma informacji bezpośredniego odbicia światła, które wpada do kamery. Gloss Indirect jest tutaj, no i mamy jeszcze Gloss Color. I teraz kombinując wszystkie te informacje możemy uzyskać ten ładnie wyrenderowany obraz, czyli tą warstwę Combined. Ale jeżeli się dobrze przyjrzymy, to niektóre z tych warstw zawierają obraz, który nie posiada szumu, a niektóre zawierają obraz, który ten szum posiadają. A więc można byłoby spróbować jakby wygładzić szum w tych przebiegach, które ten szum zawierają i skleić później z tymi wszystkimi, które tego szumu nie mają, po to, aby uzyskać ładny obraz, na którym szumu nie ma. Taka jest idea i to można zrobić w nodach już po wyrenderowaniu całego obrazka. A więc przechodzę teraz do nodów. Weźmy sobie większy ekran, nody. Mam teraz tutaj nody materiałowe. Widać, że wciśnięty jest ten guzik, więc wybieram sobie nody kompozytowe, włączam Use Nodes, oczywiście Backdrop. No i teraz widać, że moje render layers są troszkę większe niż zwykle mieliśmy, a to właśnie dlatego, że powłączałem odpowiednie warstwy w layers i one po prostu zostały wyeksportowane przez Blendera. Teraz mogę na nich pracować jak na każdym innym wyjściu z noda, a więc tak jak na zwykłych obrazkach. Dodam sobie teraz jeszcze Viewer, aby zobaczyć, co widać ciekawego na scenie. I teraz tak. Aby uzyskać taki wyjściowy wygląd naszej sceny, należy w odpowiedni sposób połączyć te wszystkie nody. Jeżeli będę klikał po nich, to widać, że alfa jest wszędzie biała, z jest wartością białą, wektory mam tutaj zapodane. Natomiast Diffuse Direct to jest taki sam kolor sceny, jakby ona była renderowana tylko z jednym przebiegiem światła. Diffuse Indirect to jest światło rozproszone po scenie i wygląda w ten sposób i ono właśnie generuje duży szum. I tak samo jest z Diffuse Color. Jest tutaj bez żadnych problemów zrobiony kolor. Glossy Direct oczywiście jest czarny, bo nie było żadnych bezpośrednich odbić. I mamy Glossy Color. Zapomniałem w tym naszym ustawieniu poprawić kostki tak, aby miała jeszcze materiał Glossy tutaj na dole. W związku z tym teraz to zrobię. Zaznaczę dolną płaszczyznę, dodam materiał, który będzie nazywało się lustro. To lustro przypiszę do dolnej ściany i ustawię mu typ glossy BSDF z roughness ustawionym na 1. Aby ten materiał był dobrze przygotowany w edytorze nodów, należy go jeszcze troszeczkę poprawić. Trzeba dodać do tego materiału jeszcze nod o nazwie Mix Shader i połączyć go z shaderem, który nazywa się Diffuse. Rozróżnienie pomiędzy tymi nodami będzie zależne od Lightpad na podstawie tego, czy mamy promień typu Diffuse czy Glossy. OK, więc tak będzie wyglądał nasz shader. Teraz wracam do normalnych nodów. Należy teraz scenę wyrenderować ponownie, aby to się wszystko ładnie odświeżyło. A więc naciskam tutaj render i renderujemy od nowa. Powinno to być dość szybko. Widać, że mamy tutaj ładnie rozmytą podłogę, która jest lekko lustrzana. Ona również powoduje pewne odbicia światła. No i to jest właśnie to, o co nam chodziło. Dobrze, mamy wyrenderowane. 300 próbek renderowało się przez 12 sekund. No i teraz w edytorze nodów należy odpowiednio połączyć ze sobą wszystkie te wyjściowe informacje, po to, aby uzyskać końcowy render. Normalnie robi się to za pomocą nodów obsługujących kolor. Z tym, że w tym przypadku będziemy dodawali do siebie kolory. Dodamy dwa kolory, takie jak Diffuse Direct i Diffuse Indirect, a następnie będzie trzeba je przemnożyć przez Diffuse Color. A więc wprowadzam je tutaj. Na wyjściu dostaję tego typu sytuację. I teraz biorę sobie jeszcze jeden taki nod, ustawiam mnożenie. Biorę tą sumę dwóch poprzednich składowych i mnożę przez kolor. Otrzymuję w tym momencie troszeczkę ciemniejszy obraz i to jest składowa Diffuse. Te dwa nody teraz mogę zwinąć. Zrobimy to samo z kolejnymi dwoma, z tym, że teraz biorę sobie Glossy Direct, sumuję go z Glossy Indirect i mnożę przez Glossy Color. To, co otrzymuję, to jest ładny wygląd odbicia tutaj w środku. I teraz, jeżeli wezmę sobie nod Dodaj i dodam te wszystkie kolory do siebie, to otrzymam końcowy render. On powinien wyglądać dokładnie tak samo jak ten tutaj. Jeżeli klikam i widać, nie ma między nimi różnicy. Gdybym miał tutaj jeszcze jakieś przezroczyste ściany albo Ambient Occlusion, należałoby również takie składowe uwzględnić. Ale w tym momencie odbudowałem tak naprawdę całą swoją scenę, korzystając ze składników, chociaż normalnie wszystko leci przez ten wyjściowy node Image. To, że teraz mam składowe dostępne jako pojedyncze przebiegi, pozwala mi w odpowiedni sposób
zblurować lub też rozmyć niektóre ze składowych obrazu. I te składowe, które będę musiał rozmyć, to są składowe takie jak na przykład Diffuse Indirect, a więc ten nod musi zostać przeze mnie osobno potraktowany specjalnym rozmyciem. I rozmycie, które tutaj zastosujemy, to nie jest zwykły blur, ale tak zwany blur bilateralny. Jest to strasznie trudne słowo, ale jest taki nod w filtrach. Możemy go sobie tutaj dodać i ten nod robi po prostu zwykłe rozmycie naszego obrazka. Bierze nasz obrazek, w tym przypadku weźmiemy sobie Diffuse Indirect i go rozmywa w jakiś tam sposób, na przykład tak. Ale aby to rozmycie było sensowne, dodamy jeszcze coś takiego jak determinator. To jest pewien składnik związany z wyglądem naszego obrazu, który określi, których krawędzi nie wolno rozmyć. Ten składnik robi się z danych, które otrzymujemy po zsumowaniu głębi oraz nachyleń ścian, czyli wartości normalnych. Można to zrobić za pomocą zwykłego noda dodającego, a więc wezmę sobie tutaj Mix, Add i teraz zwyczajnie dodam głębię do Normal i użyję tego jako determinatora w tym naszym nodzie. Od razu widać, że znikł tutaj szum. Niestety nie mogę powiększyć tego noda bardziej, no chyba, że zrobię coś takiego, ale nie będzie to takie precyzyjne. Znikł szum, natomiast krawędzie pozostały w miarę sensownie zachowane. Możemy także zwiększyć ilość iteracji, aby uzyskać troszeczkę lepsze rozmycia, co może być ważne w przypadku większych wartości. No i teraz możemy jeszcze kombinować z jakimiś dodatkowymi parametrami, z jakimś dokładniejszym rozmyciem lub mniej lub bardziej dokładnym, ale to wszystko jest opcja. To już wystarczy, jak poeksperymentujemy. W moim przypadku nie działa mi podgląd pełnoekranowy, w związku z tym muszę się posiłkować tym małym okienkiem, a tutaj wielkich różnic nie widać. Więc teraz tak, mam ten blur. I teraz ten blur to jest coś, co zmienia mój oryginalny kolor Diffuse Indirect zaszumiony na taki właśnie niezaszumiony. I ten właśnie niezaszumiony mogę dodać do naszych składowych koloru, które tutaj w to miejsce są wprowadzone. A więc biorę sobie stąd wejście i łączę je z tym. Ok, tak to wygląda. Te dwa nody są już teraz na tyle małe, że mogę je umieścić tutaj, w tym miejscu. No i mogę mieć nadzieję najwyżej, że mi się to później wszystko nie poplącze. W tym momencie końcowy obrazek już jest troszeczkę bardziej wygładzony. To, co mi zostało jeszcze, to poprawić szum, który znajduje się w tym lustrzanym odbiciu w tej podłodze. Za szum odpowiedzialny w tym przypadku jest obraz z Glossy Indirect. Jeżeli tutaj do niego przełączę, to widzę, że rzeczywiście jest tutaj spory szum, a więc robimy podobną operację. Dodajemy szum bilateralny do niego. W ten sposób. I teraz to, co otrzymujemy, podłączamy do Add tutaj. W efekcie otrzymujemy obrazek, który jest pozbawiony szumów. No i gdybym teraz wyjście podłączył do normalnego kompozytowego renderu, to po wciśnięciu F12 jest szansa, że zobaczę ładnie wyrenderowany obraz pozbawiony szumu. To jest najbardziej skomplikowana i najbardziej zaawansowana metoda redukcji szumu, która bazuje na tym, że pracujemy z bezpośrednimi render pasami, czyli z poszczególnymi informacjami, które w tym obrazku są wysyłane przez Blendera do edytora nodów. Ale jak widać, można się pozbyć szumu nawet po zastosowaniu tych technik, o których mówiłem wcześniej, tych prostszych rzeczy. Myślę, że to już jest rzeczywiście koniec i w tym momencie uważam temat redukcji szumów za prawie wyczerpany. Myślę, że niejedno jeszcze ciekawe uda się coś wymyślić, no ale to już mam nadzieję, że będzie przez Was przekazane w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.